Rodzeństwo upiekło 19-miesięczną siostrę w piekarniku. Niespełna dwuletnia dziewczynka zmarła w poniedziałek po tym, jak jej rodzeństwo zamknęło ją we włączonym piekarniku. Matka dzieci zostawiła je w domu bez opieki i pojechała kupić pizzę oraz odebrać leki. Dwójka trzyletnich dzieci zaprowadziła siostrę do kuchni, po czym wsadziła ją do piekarnika. Jedno z dzieci włączyło urządzenie. Mała dziewczynka kopała w drzwi piekarnika, lecz dzieci jej nie wypuściły. Kiedy Jazeera Thompson wróciła do domu, zastała dzieci w kuchni obok ciała ich siostry. Próbowała udzielić jej pierwszej pomocy, jednak to nie pomogło. Policja nie postawiła póki co zarzutów matce.